Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. I także nowy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Tak, rzeczywiście. Chciałem jeszcze raz podziękować moim koleżankom i kolegom za poparcie, panu premierowi Kaczyńskiemu za złożenie wniosku o tą nominację. No po co Prawo i Sprawiedliwość aż 6 wiceprezesów? No 4 było do tej pory. Beata Szydło, Antoni Macierewicz, Adam Lipiński, Mariusz Kamiński. No a teraz oprócz pana jeszcze na taką funkcję awansował Joachim Brudziński. Zadania. Jesteśmy partią rządzącą. Tak zdecydował naród w wyborach w październiku ubiegłego roku. Tych zadań jest bardzo dużo. Odpowiedzialność też jest olbrzymia. Zmieniamy Polskę. Jest to dobra zmiana. Przeciwnicy tej zmiany to zarówno opozycja totalna z PO. Jak widać, jest to jedna wielka stajnia Augiasza, którą trzeba wyczyścić. Chociażby Warszawa jest tego dowodem. Ta patologia warszawska, te mafijne relacje między urzędnikami, prawnikami i próba pani Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy od 10 lat, nie poddania się odpowiedzialności za to, co dzieje się w Warszawie, no ale także zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości, chociażby ostatnio ten opór, ta coś w rodzaju rokoszu ze strony części sędziów, którzy siebie nazywają, to jedna z pani sędzin, która siebie nazywa kastą, a więc środowisko sędziowskie nazywa kastą. To jest wszystko działanie, które jest przed nami. Ja sam odpowiedzialny jestem za bardzo ważną część związaną z migracją. Przecież mamy w Unii Europejskiej kryzys migracyjny, napływ emigrantów muzułmańskich z Bliskiego Wschodu i z Północnej Afryki. Ale Jarosław Kaczyński, kiedy mówił zdanie, które za chwilkę zacytuję, to raczej nie miał na myśli Hanny Gronkiewicz-Waltz ani problemu migracji. Mówił tak: kręcą się wokół nas różne cwaniaczki, zarzucane są brudne sieci. Jeżeli ktoś się będzie na mnie powoływał, jest to w 99% nieprawda. Trzeba to zgłaszać, nawet telefonicznie. Przestrzegał przed dziwnymi nominacjami w spółkach Skarbu Państwa. No to tutaj też w takim razie widzi prezes PiS jakąś patologię. Tak, oczywiście. Tak. To tak jest, że przyłączają się do Prawa i Sprawiedliwości ludzie, którzy patrzą w kategoriach własnych interesów. No, ale jak przyłączają się? No przecież ktoś ich nominuje do tych spółek. No mamy, jest na przykład minister Skarbu Państwa, który ma konkretne imię i nazwisko. To nazywa prawda. Się Dawid Jackiewicz to prawda, i tak. Nominuje. To jest kwestia odpowiedzialności za podjęte działania, więc zaczęliśmy, pan redaktor zapytał o tą liczbę 6 wiceprezesów. Ja mówiłem o zadaniach, ale mówiłem też o odpowiedzialności. Tak, to jest odpowiedzialność za to, żeby ten proces wprowadzania dobrej zmiany był procesem realnym, a nie tylko z nazwy. I to znaczy, że prezes Kaczyński stawia żółtą czy czerwoną kartkę ministrowi Dawidowi Jackiewiczowi. On wypadł z kolei z komitetu politycznego, takiego trochę szerszego ciała. To jest zadanie dla rządu przede wszystkim, a więc dla pani premier, żeby tego rodzaju sprawy przecinać, żeby nie doprowadzić do kryzysów polegających na tym, że ludzie właśnie, którzy kierują się własnymi interesami, a nie tym, o czym postanowiliśmy w programie Prawa i Sprawiedliwości, co zostało przez naród poparte w wyborach, żeby ten program został wprowadzony w życie. No więc to jest tak. Jarosław Kaczyński, pan premier Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, jest przewodniczącym partii. Natomiast oczywiście rządem kieruje premier Beata Szydło i działania, które mają doprowadzić, muszą doprowadzić do uzdrowienia tej sytuacji, to są zadania dla rządu. A to znaczy, że prezes Jarosław Kaczyński oczekuje, żeby Beata Szydło teraz na przykład, nie wiem, zdymisjonuje ministra Jackiewicza, bo uważa, że polityka w spółkach Skarbu Państwa jest niewłaściwa? Oczekuje premier Kaczyński jako lider Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą Rada Polityczna też, myślę, że wypowiedziała się jednoznacznie za tym, żeby jakiekolwiek symptomy tego, że może dziać się źle w spółkach Skarbu Państwa, zostały
przerwane, żeby została sytuacja naprawiona. My nie możemy dopuścić do tego, żeby zmieniał się tylko szyld, a te wszystkie złe praktyki nadal miały miejsce. A wtedy, kiedy Bartłomiej Misiewicz, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, obejmuje synekury dodatkowe w spółkach, w radach nadzorczych, w zarządach spółek, to jest normalna sytuacja? To jest odpowiedzialność ministra obrony narodowej. Ja mam zaufanie do ministra Antoniego Macierewicza. To jest właśnie odpowiedzialność ministra obrony narodowej. A więc nie łączmy sprawy spółek Skarbu Państwa ze sprawą obrony narodowej. Ale wydaje mi się, że zasada jest ta sama. To znaczy mamy czasem ludzi, którzy zatrzymują, którzy otrzymują, no w wypadku rzecznika MON to jest rzecz wprost, otrzymują pensję za to, co robią. Pracują w resorcie, no i tego powinniśmy się trzymać. Medale specjalne za to, że się jest dobrym rzecznikiem, chyba nie są potrzebne, podobnie jak dodatki do pensji w postaci stanowiska w jakichś radach. Wie pan, no medale były bardzo hojnie rozdawane dziennikarzom przez poprzedniego ministra obrony narodowej w rządzie koalicji. Co wydaje mi się tak samo niewłaściwe, jak nagradzanie rzecznika za to, że jest rzecznikiem. No, to nie jest tak, że pan Bartłomiej Misiewicz jest rzecznikiem, jest szefem gabinetu politycznego, jest jednym z najbliższych współpracowników ministra obrony narodowej. Z tym, że to, tak jak powiedziałem, to jest sprawa ministra Antoniego Macierewicza. Ja do ministra Macierewicza zaufanie mam. A czy Kazimierz Michał Ujazdowski przestanie być lada moment członkiem Prawa i Sprawiedliwości? Zapowiedział prezes Kaczyński też w momencie, kiedy Kazimierz Ujazdowski wypadł z Komitetu Politycznego, że kwestia jego przynależności partyjnej w przyszłości jest otwarta. A to jest właśnie ciekawy przypadek, bo to już kolejna taka sytuacja, w której Kazimierz Michał Ujazdowski pokazuje, że mimo swego świetnego przygotowania politycznego, bo przecież jest bardzo doświadczonym politykiem, zdaje się stwarzać wrażenie, jakby nie rozumiał istoty sprawy. A istota sprawy polega na tym, że pomysł polityczny poprzedniej władzy polegał na tym, żeby wybrać 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 5. Dlatego, że cała ta piątka powinna być wybrana przez Sejm nowej kadencji. Jaki mógł być cel takiego pomysłu politycznego? Zablokowanie zmian, które wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości, a więc 500 zł plus, jako że nie dotyczy wszystkich dzieci. Tak mówiła Platforma Obywatelska. Najpierw była przeciwna 500 plus, potem stwierdziła, że 500 plus tak, ale ma dotyczyć wszystkich dzieci. Albo sprawa powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego. Też pewnie Trybunał Konstytucyjny by się wypowiedział, że 60 lat dla pań, 65 dla panów. Tak być nie może, bo musi być ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn. A więc Kazimierz Michał Ujazdowski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie były cele poprzedniej władzy. A mimo to sprawia wrażenie, jakby nie wiedział, o co chodzi. Prawda? Ciekawe. A to znaczy, że czuje się członkiem innego politycznego projektu może w takim razie? Kazimierz Michał Ujazdowski? To jest właśnie dobre pytanie. A co ma na myśli Jarosław Kaczyński, kiedy mówi o konieczności pewnych przekształceń wewnątrz rządu, jak i poza rządem? Coś więcej na ten temat pan już teraz wie jako wiceprezes PiS? To chodzi o sposób działania. Chodzi o niedopuszczenie do tego, żeby ludzie, którzy przychodzą do Prawa i Sprawiedliwości w celu realizacji własnych interesów, mogli rzeczywiście funkcjonować. Nie, my takich ludzi sobie nie życzymy. My kierujemy się naszym programem, który został poparty w wyborach. Media spekulowały i też takie były przecieki przed tymi zmianami we władzach Prawa i Sprawiedliwości, że wśród kandydatów na wiceprezesa są także Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński, Elżbieta Rafalska w pewnym momencie się mówiło. Dlaczego oni nie weszli do
do tych ścisłych władz PiSu. Spekulacje rzeczywiście takie były, o jakich powiedział pan redaktor. To jest według statutu propozycja, którą zgłasza prezes partii, a więc pan premier Jarosław Kaczyński złożył taką propozycję. Koleżanki i koledzy w głosowaniu z Rady Politycznej dokonali takiego wyboru. Natomiast zarówno pan premier Mateusz Morawiecki, jak i pan premier Piotr Gliński zostali członkami ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Weszli do komitetu politycznego, a więc odpowiednika zarządu w innych partiach zarządu głównego. To ja na zakończenie jeszcze raz wyliczę w takim razie po tych wczorajszych zmianach listę aktualną wszystkich wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. Beata Szydło, Antoni Macierewicz, Adam Lipiński, Mariusz Kamiński, Joachim Brudziński i gość Sygnałów Dnia Mariusz Błaszczak. Czy wśród tych sześciu wiceprezesów jest następny prezes Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Jarosław Kaczyński zdecyduje się ustąpić? Ale to nie ma powodów, dla których miałoby dochodzić do zmiany na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość odniosło w ubiegłym roku dwa sukcesy, a więc wybory prezydenckie. Pan prezydent Andrzej Duda, któremu nie dawano szans. Jesienią zwycięskie wybory do polskiego Sejmu i Senatu. A więc no, nie ma powodu przeprowadzania zmian personalnych na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast bardzo ważna jest funkcja, sam o tym mówił wczoraj premier Jarosław Kaczyński, taka kontrolna funkcja prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A więc wnioski dotyczące tego, żeby doprowadzić do uzdrowienia sytuacji, albo może inaczej, żeby reagować wtedy, kiedy pojawiają się jakiekolwiek symptomy sytuacji, w której przychodzą ludzie do Prawa i Sprawiedliwości dla osobistych korzyści. No to jest, myślę, że niezwykle ważne postanowienie wczorajszej Rady Politycznej, które będzie realizowane przez panią premier Beatę Szydło. Mówił minister spraw wewnętrznych i wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak, gość Sygnałów Dnia Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. 27 po 7.